Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Zbigniew Ziobro dziś rano zabrał głos na konferencji prasowej przed swoim domem, bezprawnie przeszukanym wczoraj o 6 rano przez służby Adama Bodnara. Posłuchajmy posła suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. W całości podtrzymuję zarzuty, jakie sformułowałem w godzinach wieczornych, spotykając się z państwem, że sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie podstawowych praw, które przysługują każdemu polskiemu obywatelowi w zakresie możliwości zapoznania się z postanowieniem co do przeszukania możliwości wydania rzeczy, ewentualnie, jeśli takowe bym posiadał, możliwości dobrania osób do udziału w czynności przeszukania, do których mam zaufanie, i wreszcie do zagwarantowania przeprowadzenia czynności bez niszczenia budynku, bez ruinacji domu, w którym zamieszkuje i każdy Polak zamieszkuje, bo takie warunki gwarantuje kodeks postępowania karnego. Ocenił tę sytuację także prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Radia Plus. Posłuchajmy. To jest po pierwsze całkowicie nielegalne, bo to jest zdecydowane w sensie prawnym, znaczy pseudoprawnym, przez ludzi, którzy nie mają do tego uprawnień. Chodzi mi o sytuację w prokuraturze. Prokuratura jako instytucja państwowa praktycznie rzecz biorąc przestała funkcjonować, no bo ona musi mieć pewne podstawy prawne. One zostały nie tyle podważone, tylko je po prostu odrzucono. No co jak co, ale jednak prokuratura, sądy muszą działać na podstawie prawa. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, no nie trudno sobie wyobrazić, dlaczego to zostało podjęte. No komisje śledcze pokazują, że po prostu nic nie było, że to wszystko, co oni opowiadali przez całe lata, to są bajki. A z nami w studio będą komentować tę i inne sprawy polityczne. Politycy młodego pokolenia, Małgorzata Żuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień witam dobry, serdecznie. Panie redaktorze, dzień dobry państwu. Karol Czerwiec, Lewica. Dzień dobry, panie redaktorze. Państwo po kolei kandydują do Rady Dzielnicy w Warszawie. Małgorzata Żuk, Ochota, numer 2. Na liście Prawa i Sprawiedliwości. A Karol Czerwiec, jedynka, ale na Bemowie. Dokładnie tak, okręg czwarty. Pani Małgorzato, słuchała pani tutaj no, po operacji krtani Zbigniewa Ziobry. No i jest ta kwestia bezprawności wejścia do domu bez obecności właściciela, co się nie zdarza. Jak pani ocenia tę sytuację? No, przede wszystkim skandalicznym jest to, że de facto Zbigniew Ziobro został zmuszony do przerwania leczenia, ciężkiego leczenia. Nie jest tajemnicą, że leczy się onkologicznie. To nie jest łatwe na pewno ani dla niego, ani dla jego rodziny. I też no, skandaliczne jest to, że został pozbawiony podstawowych praw, które powinny przysługiwać wszystkim, przez opcję, która przez 8 lat podkreślała, jak istotne są prawa człowieka. Dzisiaj tych praw pozbawia swoich przeciwników politycznych. Ale to doskonale widać, że nie udało się spełnić 100 konkretów, nie udało się dać tego chleba, więc trzeba było urządzić igrzyska. Szkoda, że kosztem chorego człowieka i kosztem jego rodziny, na co też warto zwrócić uwagę, że my politycy się w jakiś sposób angażujemy w życie społeczne, jesteśmy osobami publicznymi, ale nasze rodziny, nasi partnerzy, nasi współmałżonkowie, a przede wszystkim nasze dzieci, dzieci moich kolegów partyjnych, powinny być absolutnie chronione też przez państwo, bo one nie miały wpływu na decyzje swoich rodziców, czym rodzice się zajmują. Lewica jest współkoalicjantem tego rządu, który takich rzeczy się dopuszcza. Czy panu się podobała ta akcja? Ja bym powiedział, że koalicja 15 października, w której skład wchodzi także Lewica, nowa Lewica, obiecywała swoim wyborcom i wyborczyniom w kampanii wyborczej, że poprzedni rząd zostanie rozliczony. I sukcesywnie, krok po kroczku, w wielu różnych ministerstwach robimy audyty, ale także rozliczamy tych polityków, którzy przez 8 ostatnich lat bardzo często dopuszczali się nieprawidłowości i przestępstw, mówiąc. Także w zakresie ochrony praw człowieka czy sprawiedliwości. To znaczy, śmieszy mnie też troszeczkę, że prawa strona sceny politycznej
teraz nagle na ustach ma prawa człowieka, gdzie w kampanii, przecież zresztą wszyscy słyszeliśmy w kampanii, czy to parlamentarnej w 2015 roku, czy w parlamentarnej w 2019 roku, czy w kampanii parlamentarnej w 2023 roku, czy prezydenckiej w 2020, to można naprawdę mnożyć i wymieniać. Te prawa człowieka jednak na pewno nie były na ustach i na pewno nie były to słowa pełne szacunku. Koalicja 15 października rozlicza osoby, które są po prostu do rozliczenia, i takie nieprawidłowości, które były, a były także właśnie w resorcie sprawiedliwości, którego szefem, także łącząc funkcję prokuratora generalnego, był pan minister Ziobro, takie osoby po prostu należy rozliczyć. I już też zapowiedziano zresztą, że w kwestii Funduszu Sprawiedliwości odbędzie się komisja, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, na którą oczywiście będą zaproszeni posłowie suwerennej już teraz Polski, wcześniej Solidarnej Polski, którzy oczywiście będą mogli przyjść, zadać pytanie, wziąć udział. Niestety ja z przykrością stwierdzam, że przez ostatnie lata bardzo często, gdy rzeczywiście coś się w Polsce działo nie tak, to ministrowie rządu Zjednoczonej Prawicy tak zwanej, czy ministrowie PiS-u, czy suwerennej Polski, zwykle jednak nie przychodzili na komisję. I tak naprawdę pomimo zaproszenia ekspertów w danej dziedzinie, pomimo przyjścia różnych stron sporu politycznego, to jednak tak naprawdę ciężkim było przyjście dla jednego czy drugiego ministra rządu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Pani Małgorzata Żuk się nie zgadza, sądząc po reakcjach. Ja się bardzo nie zgadzam ze stwierdzeniem, przede wszystkim zacznijmy od tego, że owszem, prawa człowieka być może nie były naszym podstawowym hasłem w kampanii, co nie oznacza, że nie są dla nas ważne, ale my w tej chwili rozliczamy was z waszych słów i prawa człowieka przysługują nie tylko grupom wybranym przez was, ale również waszym oponentom politycznym. I jeżeli z tym wychodziliście do wyborców, to my również mamy prawo zwracać wam uwagę, że w tej chwili łamiecie własne obietnice. Tutaj się z panią pozwolę nie zgodzić, gdyż Lewica wystosowała w gronie naprawdę świetnych prawników, miała taką drużynę prawniczek i prawników, którzy spisali, które przepisy konstytucji, które ustawy zostały złamane przez ostatnich 8 lat, i tam naprawdę te nazwiska to są nazwiska czołowe z rządu Zjednoczonej Prawicy, bo to jest pan premier Morawiecki, to jest pani premierka Szydło, czy właśnie pan minister Ziobro, i te osoby, które przez 8 lat łamały prawo, łamały praworządność, bo, o której pewnie jeszcze dzisiaj wspomnimy, jednak trzeba rozliczyć. I to obiecywaliśmy naszym wyborcom i to widać po reakcjach obecnie, ale także po badaniach, które przez lata, przez miesiące były robione. Jednak Zbigniew Ziobro swoimi działaniami nie przysporzył sobie, może pochlebstwo to złe słowo, ale takiej przychylności społecznej do tego, co robi, bo zawsze w każdym sondażu zaufania do polityków on był na samym dnie. Więc no jednak... Tylko nadal ucieka pan od zasadniczej kwestii, że nawet jeżeli uważacie, że Zbigniew Ziobro złamał prawo, że Zbigniew Ziobro postępował źle, od obozu, który startuje w wyborach, który przez 8 lat chodzi na marsze z hasłem praworządności, można oczekiwać, że nawet jeżeli kogoś chce oskarżyć, dalej będzie przestrzegał praw, które takiej osobie przysługują. A państwo w tej chwili, państwa koalicja 13 grudnia, Zbigniewa Ziobro i jego rodzinę tych praw pozbawia. To wychodziliście przez 8 lat i pierwsze słowo, które od was było słychać, to praworządność. Gdzie ta praworządność jest dzisiaj, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro? To będziemy także części, że tym, którym wy chcecie, będą prawa przysługiwać, a tym, których nie lubicie, nie będą? Ja panią chętnie zapytam, jakie prawa człowieka zostały złamane w kontekście Zbigniewa Ziobry? Przede wszystkim zostało mu odebrane prawo do bycia obecnym podczas przeszukania. Z tego, co wiem, ani Zbigniew Ziobro, ani jego żona, jak rozumiem, główni zainteresowani w przypadku przeszukania ich posiadłości, nie zostali poinformowani i nie mieli możliwości bycia obecnymi. A to ja pani dodam coś jeszcze, bo jeden z posłów Solidarnej Polski, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj jeszcze powiedział, że pan Zbigniew Ziobro jest za granicą, ale nagle magicznie pojawił się tego samego dnia na swojej posiadłości, więc zastanawiam się teraz, kto, i pewnie widzowie przed telewizorami, którzy nas oglądają także. Proszę pana, zakładam, że gdyby Zbigniew Ziobro był za granicą, to służby państwowe by o tym wiedziały. Z tego, co wiem, Zbigniew Ziobro leczył się na Lubelszczyźnie. Daleko do Warszawy nie miał. Może prezydent Rzeczpospolitej jakoś rozsądzi nasz spór, bo zabrał głos w tej sprawie. Możemy teraz to zobaczyć, wysłuchać.
myślę, że bezprawie prędzej czy później zostanie ukarane, więc wszędzie tam, gdzie dochodzi do bezprawia, ci, którzy dopuszczają się bezprawia, muszą się liczyć z prawnymi konsekwencjami, które, tak jak powiedziałem, prędzej czy później nastąpią. Ja zakładam, że zdrowy rozsądek tak mi podpowiada, że jeżeli ktoś, czy to ze służb, czy z prokuratury, pozwala sobie na takie działania wobec posłów, wobec ludzi, którzy przez lata sprawowali bardzo ważne funkcje publiczne, to zakładam, że ma ku temu podstawy i że społeczeństwo będzie mogło te podstawy, które jego zdaniem uprawniają go do takiego działania, zobaczyć. Bo jeżeli nie, to myślę, że odpowiedzialność karna jest nieuchronna. Panie Karolu, pański komentarz do opinii prezydenta. Paradoksalnie zgodzę się z tym, co powiedział pan prezydent, że jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to oczywiście takie osoby zostaną pociągnięte do jakiejś odpowiedzialności, z tym, że rzeczywiście zdrowy rozsądek i spełnianie nie tylko obietnic w kwestiach społecznych, w kwestiach gospodarczych, ale także w kwestii rozliczenia poprzedniej władzy. Ja się bardzo cieszę, że państwo teraz jako opozycja kontrolujecie rząd, kontrujecie, bo na tym polega rola opozycji w demokratycznym państwie i mnie naprawdę to cieszy, i że możemy się spierać, możemy się nie zgadzać, i że państwo wskazują niedociągnięcia, które z państwa strony gdzieś zaistniały. Ja takowych na razie nie widzę, i jeżeli, tak jak pan prezydent zresztą także powiedział, jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, i też prosi o zrozumienie, co jednak wybrzmiało, i o zdrowy rozsądek, myślę, że ten zdrowy rozsądek jak na razie jest zachowany. Ja też zapytam, czy pani zdaniem prezydent nie reaguje zbyt łagodnie, bo co jakiś czas pan prezydent i obóz Zjednoczonej Prawicy uznaje, że doszło do złamania prawa przy przejmowaniu Telewizji Polskiej, przy przejmowaniu prokuratury, przy aresztowaniu w Pałacu Prezydenckim parlamentarzystów, których chronił immunitet. Teraz przy przeszukaniu bez poinformowania i bez obecności właścicieli. A pan prezydent, krytykuje, ale za tym nie widać jakiejś spektakularnej obrony tych praw człowieka. Pan prezydent też ma ograniczone możliwości, które wynikają z ustroju. Cieszę się, że reaguje, bo jego głos też jest bardzo ważny i bardzo cenny, jest głową państwa, i dobrze, że w tych sprawach się wypowiada. I mam nadzieję, że też będzie patrzył na to, jak ta współpraca się w związku z tym układa, bo koabitacja nigdy nie jest łatwa. W związku z tym moim zdaniem ona wymaga dobrej woli nie tylko ze strony pana prezydenta, czego obecnie rządząca koalicja od niego wymaga, ale również ze strony obecnie rządzącej koalicji wymaga to pogodzenia się z tym, że jeszcze przez półtora roku, jeżeli dobrze liczę, prezydent jest z innej opcji, i tak się stało z woli wyborców. Nie tylko prezydent Rzeczpospolitej, ale także marszałek Sejmu zabrał głos w sprawie przeszukań pomieszczeń polityków opozycji, więc posłuchajmy. Ja nie jestem władny, żeby odmówić działania ABW, które prowadzi czynności na zlecenie prokuratury, natomiast postawiłem warunek, że to przeszukanie w pokoju może odbyć się tylko i wyłącznie w obecności samego pana posła. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokurator uszanowali ten warunek. Pan poseł dzisiaj pojawił się w hotelu poselskim, do tego czasu pokój był opieczętowany i w tej chwili nie byłem tam, ale z tego, co wiem, o czym informują pracownicy, trwają czynności z jego udziałem. Chodziło tu o pokój w hotelu poselskim Michała Wosia. Nas w tej części programu już dogania czas, więc tylko zapytam pana Karola z Lewicy. Tutaj jednak okazuje się, że dziś uszanowano obecność posła przy przeszukaniu, wczoraj nie. To chyba jednak wczoraj coś było nie tak. Ja się absolutnie nie zgodzę, nawiązaniu też jeszcze do mojej przedmówczyni. Jeżeli pan prezydent ma swobodę wypowiedzi, a takową ma i wolność słowa obowiązuje każdego w naszym kraju, to mógł jednoznacznie powiedzieć, że coś mu się rzeczywiście nie podoba, że służby przekroczyły swoje uprawnienia. Nie powiedział tego, wręcz przeciwnie, jego wypowiedź jest bardzo koncyliacyjna i wręcz bym powiedział nawet pozytywnie oceniająca działania służb. Podobnie zresztą jak wypowiedź marszałka Hołowni, więc ja bym absolutnie się nie zgodził.
zgodził z tym, że tutaj nie korzysta ze swoich uprawnień pan prezydent. Także tak samo, czy w nawiązaniu do dzisiejszego dnia, czy do dnia wczorajszego, chciałbym zaznaczyć, że no nie ma i nie może być lepszych i gorszych. Wszyscy musimy być traktowani porówno i niezależnie od tego, czy ktoś był kiedyś posłem, czy jest posłem, czy jest zwykłym obywatelem, to musi być traktowany tak samo. Tutaj stawiamy przecinek, bo wrócimy po przerwie, gorąca dyskusja, ale dojdą jeszcze nowe tematy, więc zostańcie państwo z nami. Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Od wczoraj, od poranka wczorajszego, cała Polska żyje tematem przeszukań w domach polityków Zjednoczonej Prawicy, przeszukań, które odbywały się bez udziału właścicieli domów. Zabrała głos w tej sprawie także doradca i minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w Telewizji w Polsce. Posłuchajmy. Tak jak pan minister Ziobro w tej wypowiedzi i wczorajszej, i dzisiejszej wskazuje, jest obywatelem jak każdy inny z nas, ma swoje prawa procesowe i one powinny być tutaj gwarantowane. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest domaganie się pokazania twardych dowodów ze strony prokuratury, które stałyby za takimi działaniami, za takimi decyzjami. Jeśli ich nie ma, ocena może być jednoznaczna. Wtedy mamy po prostu do czynienia z kolejną odsłoną spektaklu politycznego, spektaklu rozliczeń rzekomych, które doskonały sposób przykrywają 100 dni rządu, w których właściwie nie zostały zrealizowane żadne z obietnic, więc trwają igrzyska. Temat walki z opozycją nie jest jedynym, który zastanawia Polaków. Dzisiaj w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie posłanek sejmowej Lewicy z głową państwa na temat tabletki Dzień Po. Posłuchajmy. W oficjalnym komunikacie ogłosiła, że prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielkami koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Spotkanie dotyczyło zaproponowanych przez rząd i uchwalonych przez parlament zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Przedmiotem rozmów były kwestie związane z dostępem do leków stosowanych w antykoncepcji bez recepty dla dziewcząt poniżej 18 roku życia. Prezydentowi towarzyszyła minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka. Drodzy państwo, po tym spotkaniu posłanki Lewicy zorganizowały krótką konferencję prasową, na której tak podsumowały rozmowy z prezydentem. Przedstawiłyśmy panu prezydentowi wszelkie możliwe argumenty natury medycznej, natury społecznej, natury także politycznej. Mam nadzieję, że pan prezydent wszystkie te argumenty zbierze, ułoży w swojej głowie, na spokojnie, przemyśli. Tak nam zadeklarował. Powiedział, że jeszcze jest moment na to, żeby tę decyzję podjął. Ma czas do jutra. I mamy nadzieję, że to spotkanie będzie spotkaniem, które rzeczywiście wpłynie na decyzję pana prezydenta w sposób pozytywny, w sposób, jaki jest oczekiwany przez polskie dziewczyny, kobiety. Taka decyzja byłaby decyzją, to oczywiście mówię o ewentualnym podpisaniu przez pana prezydenta tej ustawy, która po prostu nas ustawi w szeregu większości państw cywilizowanych. A w naszym studiu nadal Małgorzata Żuk, Prawo i Sprawiedliwość, kandydatka z drugiego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości Warszawa Ochota i Karol Czerwiec, Lewica, jedynka na Bemowie. Ale panią Małgorzatę Żuk zacznę tu przepytywać. Tabletka Dzień Po, jak to ocenia Prawo i Sprawiedliwość? Czy pani sądzi, że prezydent dał się przekonać tym argumentom posłanek Lewicy? No my oceniamy jednoznacznie, byliśmy przeciwko tej ustawie i ja osobiście, gdybym miała możliwość też głosować to w tym kształcie, który był procedowany w Sejmie, również głosowałabym przeciw. Domyślam się, że pan prezydent też nie chce wywoływać niepotrzebnych emocji od razu po spotkaniu. Raczej wydaje mi się, że też stwierdzenie, że przemyśli, że ułoży argumenty, jest stwierdzeniem grzecznościowym, jest stwierdzeniem, które zazwyczaj się pojawia.
można powiedzieć na plus, że cieszę się, że jednak ta debata jest też prowadzona w spokojny sposób, bo czasami emocji w polityce mamy za dużo i też dobrze, jeżeli jest taka osoba, która stara się je uspokajać i podchodzić do tego wszystkiego z dużą dawką zdrowego rozsądku. Mam nadzieję, że w tym kształcie prezydent tej ustawy nie podpisze. Na pewno ta dyskusja toczyłaby się inaczej, gdybyśmy mówili o dostępności dla osób powyżej 18 roku życia. W tej chwili mamy sytuację, w której napojów energetycznych poniżej 18 roku życia kupić nie mogę. Nie wiem, czy coś się zmieniło z tego, co nie wiem. Można, nie można. Od czasów, kiedy ja miałam 16 lat, ja nie mogłam znieczulenia u dentysty dostać bez zgody moich rodziców, tego samego znieczulenia, które od lat ta sama pani stomatolog mi dawała, więc uważam, że wprowadzenie tabletki dzień po dla dziewcząt poniżej 18 roku życia bez recepty jest przesadą. Możemy też dyskutować, co by było w przypadku, gdyby mogły na receptę, ale ta dyskusja dotyczyłaby zupełnie innego aktu prawnego, zupełnie innego projektu ustawy, niż mamy z nim do czynienia teraz. Lewica zawsze powtarza, że to kobiety powinny decydować, więc może pan Karol Czerwiec powie pas, nie zabieram głosu, bo kobieta z Prawa i Sprawiedliwości się wypowiedziała. Znaczy, myślę, że wszystkie głosy powinny wybrzmiewać oczywiście, ale tak jako Lewica stoimy zdecydowanie na stanowisku, że to kobieta powinna podejmować taką decyzję. A nawet niepełnoletnia? Tak. 16-latka? Ale wie pan, jaki jest próg zgody, jeżeli chodzi o współżycie seksualne w Polsce, to jest? Wiem, ale nie powiem. No właśnie. I to jest kluczowe, dlatego że to są pewne jakieś takie absurdy, z którymi niestety żyjemy. Ja się w ogóle bardzo cieszę z tego spotkania, bo rzeczywiście, tak jak powiedziały nasze posłanki, w tym przewodnicząca naszego klubu parlamentarnego, posłanka Anna Maria Żukowska, posłanka z Warszawy. Bardzo dobrze, że takie spotkanie się odbyło i widać, że taka chęć, nawet jeżeli ta decyzja będzie negatywna, albo może będzie pozytywna i się pozytywnie tutaj zaskoczę, i bardzo duża część Polek i Polaków, to jednak dobrze, że do takich spotkań dochodzi. To pokazuje, że Lewica nie tylko walczy o swoje priorytety, ale także jest w tym wiarygodna i naprawdę wykorzystuje każdą możliwą okazję do tego, by nie tylko mówić, ale także rzeczywiście działać na każdym możliwym poziomie o to, co po prostu dla nas ważne, czyli prawa kobiet, oczywiście. Prawa kobiet, w tym właśnie dostęp do tak zwanej pigułki dzień po. Panie Karolu, ale czy to nie jest taka prosta sprawa, że jest to zwyczajny ukłon w stronę jakiegoś hedonizmu? 15-16-letnie dzieci mają uprawiać seks, a w razie wpadki czy nierozsądnego niezabezpieczenia się mają taką anonimową nieco furtkę, mogą w aptece kupić tabletkę. No czy to jest uczenie dzieci odpowiedzialności? Wie pan, u nas w konserwatywnym studiu często właśnie zarzucamy Lewicy, że wobec tej młodzieży, dzieci, to Lewica ma taki trochę degenerujący wpływ. I tutaj mi to też tak brzmi. No, 15-latka uprawia seks, kupuje tabletkę i sobie żyje dalej bez konsekwencji. Myślę, że nasi widzowie mogą tutaj się zagotować. Rozumiem, co pan mówi, ale ja myślę, że pewna część społeczeństwa, i niestety to, co pan przytoczył, troszeczkę o tym świadczy, żyje w takim przeświadczeniu, że jeżeli ja tak uważam, że tak powinno być, to tak jest. No niestety świat wygląda trochę inaczej i rzeczywistość jest taka, że bardzo duża część po prostu młodych ludzi współżyje przed 18. Mamy jakieś dane, czy to raczej pan zna ze swojego otoczenia? Nie, ja nie chodzi o moje otoczenie, nie chodzi o... Oczywiście te dane są bardzo dostępne, chociażby, jeśli dobrze pamiętam, taka fundacja Ważne Sprawy. To jest grupa młodych ludzi, którzy naprawdę robią świetny research, jeżeli chodzi, abstrahując od tego, że włączają młode pokolenie w debatę publiczną, także robią research, jeżeli chodzi o bardzo różne tematy, czy o mieszkalnictwo, czy o właśnie współżycie seksualne młodych Polek i Polaków, czy jeszcze inne zupełnie tematy, naprawdę bardzo różne, więc po prostu chodzi o to, by obecna sytuacja, świat takim, jakim wygląda, usprawniać i sprawiać, by ci młodzi ludzie nie mieli później, znaczy mieli opcję, mieli w ogóle wybór. I myślę, że ten wybór i kwestia tego, że okej, mogę po taką pigułkę, po taką tabletkę sięgnąć, albo mogę nie sięgnąć. Ja bym zadał pytanie do mojej rozmówczyni, jeśli mogę, czy państwo, bo państwo bardzo często mówią, że są przeciwko aborcji. No ale, czyli państwo pewnie, rozumiem, chcą, żeby tych aborcji było jak najmniej i niechcianych ciąż. Tak,
Oczywiście, natomiast nie wiem, co też pan ma pod, ma pan na myśli pod hasłem przeciwni aborcji, bo z tego, co wiem, w Prawie i Sprawiedliwości, w klubie parlamentarnym w sprawach światopoglądowych nigdy nie było dyscypliny i mamy bardzo dużą grupę posłów, którzy uważają, że albo powinno się wrócić do kompromisu, albo pójść, nawet myślę, że jest to większa grupa, w stronę projektu, który swego czasu prezentował prezydent właśnie Andrzej Duda. I ja do tej grupy należę. Oczywiście chciałabym, żeby ta liczba aborcji była jak najmniejsza, natomiast w moim odczuciu, jeżeli mnie pan pyta, życie zaczyna się od poczęcia. W związku z tym antykoncepcja awaryjna też wchodzi gdzieś w ten zakres. No właśnie nie. I to jest najlepsze w tym wszystkim, że państwo cały czas mylą podstawowe pojęcia. Tabletka dzień po nie pozwala na dojście do zapłodnienia. Dlatego tak ważny jest tam czas użycia tej tabletki, by to jak najszybciej po prostu się zadziało, by do tego zapłodnienia nie doszło, czyli tak zwanego przez państwa oczywiście poczęcia. Jeżeli chcą państwo mniej aborcji, jeżeli chcą państwo, by kobiety nie decydowały się na taką decyzję, co uważam powinno być absolutnie prawem kobiety i już dawno ta aborcja powinna być wprowadzona. I dodajmy, Lewica akurat jest w tym wiarygodna, bo dwa projekty ustaw, które w historii ponad 30 lat III RP przeszły przez polski Sejm, to są projekty jeszcze SLD, raz zawetowane, w sensie dwukrotnie one przeszły przez parlament. Później był oczywiście wyrok Trybunału pana Cola i później było weto. Więc Lewica jest w tym wiarygodna. To inni, nasi koalicjanci także, ale też inne ugrupowania przez lata nie potrafiły jednak tego tematu dowieść, więc my jesteśmy wiarygodni. Ciekawe, że ten temat właśnie rozpala emocje, ten temat obyczajowy. Ja tu jednak mam informację ze strony Medspan, że do zapłodnienia może dojść już od kilkunastu godzin po stosunku, więc tabletka dzień po w tym momencie byłaby, no, od już to życie poczęte by się zaczęło, a tabletka dzień po by to życie poczęte przerwało. Ale też nie jesteśmy ekspertami, by to tutaj rozstrzygać, ale warto zobaczyć, że ten temat po prostu powraca i stąd i też będzie powracał. I będzie powracał, póki nie zostanie załatwiony, póki Polki nie będą miały jednak tego podstawowego prawa. Przecież spójrzmy na to, jak wygląda mapa świata. Spójrzmy na to, jak rzeczywiście Europa, kraje, które stawiają na prawa człowieka. Ja bardzo lubię kobiet. Takie porównania, jak wygląda mapa świata, jak wygląda Europa, jak to gdzieś wygląda za granicą. Nawet Iran ma bardziej liberalne prawo aborcyjne niż Polska. Ale ja się bardzo cieszę, jeżeli Irańczycy tak zdecydowali, to jest to wybór obywateli Iranu, a my się skupmy na tym, jak wygląda ta kwestia u nas w kraju. Mamy swój kraj, swoje władze, swój parlament, swoich przedstawicieli. Oczywiście i większość w obecnym parlamencie będzie miała większość, która w mojej ocenie za prawami kobiet podniesie rękę. Ja nie jestem taka pewna, czy ta większość będzie. Natomiast za podniesieniem za prawami kobiet, czyli państwo są przeciwko prawom kobiet. Wie pan, ja w ogóle... Mówi to pani jeszcze, jako kobieta. Tak, jako kobieta mam takie przemyślenie, które już od dłuższego czasu też głoszę, że dla mnie strasznie uwłaczające jest stwierdzenie praw kobiet. Czemu nikt nie mówi o prawach mężczyzn? Ja jestem człowiekiem. I oczywiście pewne prawa wynikające naturalnie z różnic biologicznych będą przysługiwać kobietom, pewne będą przysługiwać mężczyznom, ale mówmy o prawach człowieka i tak samo programy dla kobiet. Ja bym wolała naprawdę, żeby nie tworzono dla mnie specjalnego programu, chyba że dzień później, dzień wcześniej i tego samego dnia na konferencji prasowej przedstawiamy drugi program dla mężczyzn. To jest mój ulubiony przykład, jest taki. Jakaś partia wprowadza do swojego programu profilaktykę raka szyjki macicy. Wiadomo, że jest to program, który będzie skierowany do kobiet, ale nie umieszczajmy go w części programu dla kobiet, tylko umieśćmy go tam, gdzie on powinien być, w części programu zdrowie. No i tutaj jest właśnie też temat, na ile zdrowie czy prawa człowieka nie podlegają jakiejś ideologizacji. Ja nie wiem, czy pan by się nawet zgodził z tym, że to kobiety mają macicę, bo przecież jest i taki nurt w lewicy, który uważa, że mężczyzna też może mieć macicę i może rodzić dzieci. Tym ostatnim pytaniem zakończymy nasz program. Ja rozumiem, do czego pan próbuje tutaj nawiązywać. I oczywiście ja staję tutaj na stanowisku, w nawiązaniu też oczywiście do tej wypowiedzi pani, że prawa kobiet powinny
powinny mieć na przykład oddzielne miejsce, bo jest to niestety tak niezrealizowany obszar, jeżeli mówimy o polskiej polityce. Przez ostatnich naprawdę ponad 30 lat jest bardzo dużo zaniedbań i mnie na przykład zastanawia, jeżeli mówimy o urlopie macierzyńskim, jeżeli mówimy o wsparciu kobiet, na przykład w kwestii ustawy o rencie wdowiej, tak? To kobiety często zostają później same i mają niższe uposażenie i to są rzeczy, które dotykają kobiety przez ostatnie to, że często na przykład pracują w branżach, które są gorzej opłacane. Dotyczą kobiet, ale oczywiście mówimy o prawach mężczyzn. Czy czuje się pani tutaj w Polsce źle ze względu na te prawa kobiet? Nie, ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że kobietom w Polsce naprawdę przysługują te same prawa, które przysługują mężczyznom, a też zawsze bardzo lubię podkreślać, że na przykład w tej chwili więcej jest kobiet z wyższym wykształceniem i na uniwersytetach jest więcej kobiet, co w pewien sposób będzie dyskryminowało mężczyzn. Oj, dobra, może niedługo trzeba będzie wprowadzać kwoty dla mężczyzn na uniwersytetach. Tu musimy przerwać ten feministyczny wywód przeciwko mężczyznom. Małgorzata Żuk z Prawa i Sprawiedliwości. Mój wywód absolutnie nie był przeciwko mężczyznom. Przekomarzam się panie tylko. Redaktorze. Małgorzata Żuk z Prawa i Sprawiedliwości, Karol Czerwiec, Lewica. To byli moi państwa goście. Za chwilę następni goście w telewizji w Polsce. Zostańcie państwo z nami.